Witajcie, z tej strony Tomasz Marczyński, Lotto Sudal. Dzisiaj będziemy myć nasz sprzęt używając chemii rowerowej marki Sudal. Serdecznie zapraszam. W związku z tym, że dzisiejsza trasa przebiegała po odcinkach szutrowych i jest na rowerze trochę błota i grubych zanieczyszczeń, zaczniemy mycie rowera używając właśnie środka do usuwania błota i poważnych zanieczyszczeń. Jedziemy. Kolejny krok to mycie napędu rowerowego, czyli wszystkich zębatek oraz łańcucha, i do tego będziemy używać środka Sudal, który właśnie jest do tego stworzony. Kolejny krok, czyli mycie ramy, siodełka, kół i całej reszty roweru. Używamy do tego właśnie takiego środka. Wlewamy go trochę do wody, gąbeczka i jedziemy. Ostatnim krokiem po wymyciu roweru jest oczywiście jego całkowite osuszenie i produkt, który chroni lakier roweru i nabłyszcza go, dlatego tak moja furadra się świeci. I ostatni krok oczywiście nasmarowanie całego napędu. Jak możecie zauważyć, rower jest idealnie czysty i gotowy do kolejnej jazdy. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o sprzęt i regularnie go czyścić, myć i smarować. Pozdrawiam.